Heja, kochani moi, witajcie w kolejnym vlogu. Ja dzisiaj taka trochę, widzicie, w turbanie. Na dzień dobry, a właściwie na dobry wieczór zaraz. Dlatego, że kochani, umyłam sobie właśnie włosy. Wiecie, że ja teraz myję głowę raz na tydzień. Po prostu powiem wam tak. Problem mojej skóry głowy, tak jakby on nie został rozwiązany. Znaczy prawie udało mi się go rozwiązać szamponem z firmy Derma. Takim dla dzieci. On miał tam po prostu mega jakiś totalnie krótki skład. I w ogóle tak mi się skóra wyciszyła, wiecie, nawilżyła ładnie wszystko. Ale po prostu miał aloes. Więc po prostu ja cały czas się troszeczkę nim uczulałam, aż w końcu już musiałam, wiecie, odpuścić. Ale jest genialny, polecam wam go serdecznie. Gdzieś tam w komentarzu napiszę nazwę, żebyście mieli tam jakiś odnośnik albo coś, żeby... Bo naprawdę jest po prostu no, warty uwagi, ładnie się pieni, ma krótki skład i jest naprawdę mega delikatny i nawet dla, wiecie, dorosłego człowieka jest no fajny do używania. Jeśli chodzi właśnie o moją skórę głowy, no to niestety dalej jest problem, ale powiem wam tak, po chyba 2 latach, jak tak konsekwentnie sobie wydłużałam te dni między tymi myciami, bo teraz używam takiego szamponu, który tak jakby cały ten z tego skalpu jakby ściąga wszystko bardzo no, agresywnie, tak? Więc staram się go używać rzadko, żeby był czas, żeby mi się po prostu skóra głowy sama naturalnie nawilżała i po prostu, żeby potem z tam całym po prostu tłuszczem i brudem i ze wszystkim, żeby po prostu za jednym razem to schodziło. I powiem wam tak, że już teraz rozumiem, dlaczego czasami niektóre osoby mają przetłuszczone włosy po jednym dniu, bo po prostu nie pozwalają sobie, żeby te wszystkie naturalne procesy, że nie ma czasu, żeby one po prostu mogły same jakby zadziałać, więc był taki czas, że bardzo długo myłam głowę co 4 dni i też było spoko, bo mi się po prostu przez te 4 dni w ogóle nie przetłuszczały włosy, już pod jakby ten 4. dzień był taki trochę cięższy. Mam chyba coś za drzwiami słychać. Ale teraz myję właśnie co 7 dni i powiem wam, że jestem zadowolona bardzo. Włosy się po prostu rzadziej przetłuszczają, także... No, ale dzisiaj już musiałam umyć. Także staram się po prostu podchodzić w miarę delikatnie do tej mojej skóry głowy, żeby no troszeczkę, wiecie sama, zresztą słyszeliście moją historię o tym trychologu, jaki miałam przypadek, ale to mogę wam zaraz opowiedzieć jeszcze raz. Dobra kochani, już musiałam troszeczkę pousuwać plików z karty, ale mam mokre włosy, będą sobie schły, jak będziemy sobie rozmawiać, także... No trochę mogę wyglądać dziwnie, no ale nieważne. W ogóle zauważyłam, że bardzo mi się z wiekiem kręcą te włosy, no naprawdę. Zupełnie po prostu jakieś szaleństwo. W ogóle to, co mryga, to telewizor, także mogło mi się trochę światło zmieniać. Ale chciałam wam powiedzieć o tym trychologu, nie wiem czy pamiętacie, jak byłam bardzo dawno temu, nie wiem, w zeszłym roku chyba. W 20 to było chyba. Tak, bo były już maseczki. W każdym razie widziałam po prostu na kamerze moją skórę głowy, w jakim jest stanie i powiem wam, polecam każdemu, żeby coś takiego sobie zrobił, bo naprawdę, no, widać wszystko jak na dłoni. I się okazało właśnie, że mam tam jakieś po prostu różne nieciekawe rzeczy i ta kobita, po prostu ja myślałam, nie wiem, w mojej głowie to wyglądało tak, że ona po prostu na określone choroby i schorzenia ma jakąś po prostu listę różnych szamponów i środków do mycia, żeby po prostu mi to złagodzić. Zresztą wiedziała też, że jestem alergikiem i tak dalej. W spotkaniu to nie dość, że po prostu testowała na mnie jakiś taki specyfik, coś takiego w płynie, co się z pipetą, co się tak właśnie na skórę głowy, coś lawcierka chyba to było. To ona testowała to na mnie, jak mój organizm na to reaguje, gdzie jej mówiłam, że halo, że ja tak nie mogę sobie po prostu pozwalać, to ona, wiecie, to kosmos. Naprawdę. To jeszcze dała mi takie 2 małe fioleczki, no opowiadałam wam to na pewno, w której właśnie w jednej był szampon jakiś taki z wyciągów z ziół i z czegoś tam oczywiście był tam też aloes i drugi był też z jakaś mieszanka różnych takich roślinnych rzeczy.
Plus oczywiście betaina, która pozwala, że się pieni. Ale no, nie każdemu pasuje. Moja skóra głowy chyba jej nie lubi za bardzo. No i słuchajcie. Ja te szampony po prostu dostałam. No i mówię, no i dobra, no załóżmy, po prostu mówię jej, że załóżmy, że to pomogło, no ale co dalej? Bo jednak, prawda, taką małą fioleczką, no to za długo nie pojedziecie, to może na dwa razy wam starczy. I ona po prostu mi dała, wypisała mi na kartce zabiegi, bo się okazało, że to był w ogóle ten trycholog, to był salon fryzjerski połączony z takim dosłownie, nie wiem, 2 metry na 3 metry po prostu małym pokoikiem, gdzie właśnie ona przyjmowała. I słuchajcie, ona po prostu no, wypisała mi zabiegi, że każdy z nich tam 150, to 200, to coś tam. I kuracja 7 zabiegów, czy tam 9 zabiegów, 850 zł. Ja tak na to patrzę i sobie myślę, spoko. Tylko jakby no fajnie, tylko kto będzie za to płacił, nie? Także powiem wam, że uważajcie na tych lekarzy, uważajcie po prostu na... Znaczy, po prostu... Uważajcie generalnie, bo ludzie tak naprawdę czasami tylko chcą nas naciągnąć, a żeby pomóc, no to wiecie, trzeba naprawdę kogoś takiego naprawdę z sercem znaleźć. Także postanowiłam po prostu sama tutaj działać i jestem na etapie dalej poszukiwania szamponu, dalej jakiegoś po prostu specyfiku do tej mojej skóry, ale powiem wam, że naprawdę... Ja i wiecie, i mam atopową skórę, i wrażliwą, i właśnie tutaj na skórze głowy mam zmiany właśnie atopowe i łojotokowe. Właśnie ten łupież też, czyli jakby mam bardzo wysuszoną tą skórę głowy. Wiecie, pokrzywka, także no... Dużo by gadać naprawdę, moje zdrowie to jest paleta wszystkiego. Ale to po prostu no... Ogarniam jak tylko mogę. I będę jeszcze chodzić po lekarzach, żeby to wszystko ogarniać i żeby to naprawiać. Chyba krzywo jestem. O, teraz lepiej. No, na sobie mam dzisiaj tą czarną sukienkę, taką z dekoltem i z długim rękawem, bo jest zimno, naprawdę wszyscy o tym gadają, że właśnie pochłodniało bardzo. I wczoraj jak wychodziłam na spacer, to myślałam, że zamieni się w kostkę lodu, było tak zimno. No, teraz sobie oglądam program gotowania, właśnie patrzę tam choineczkę, to wam pokażę. Jaka piękna jest. Proszę bardzo, choineczka się pali. W ogóle, bo to jest kolejny film. Jeśli oglądacie tego vloga teraz, to już jest film na kanale o moich stanach depresyjnych. Jeśli go nie widzieliście, to was zachęcam do obejrzenia. I rozłączam, bo chciałam po prostu do was się tylko odezwać. I później sobie coś tam dogramy. Może wam pokażę sałatkę później, bo będzie sałatka z warzyw, z kurczaka, z sałaty, z takim dressingiem właśnie z cytryną, to wam może to pokażę na takich urywkach, bo dzisiaj się szykuje fajna kolacyjka, bo w ogóle jest 17:30 i szykuje się fajna kolacyjka, więc wam może po prostu to pokażę. Także powiem wam, że otworzyli mi Lumpex niedaleko mnie i tak się do niego wybieram już od grudnia. Także będę musiała zajrzeć tam, zobaczyć co mają ciekawego. Może sobie coś kupię, bo dawno sobie nic nie kupywałam i teraz w ogóle mam cel. Odkładam kasę na Nike, chcę sobie kupić właśnie Jordany jedynki. Po prostu to jest moje marzenie największe. W ogóle dzisiaj oglądałam program, to wam jeszcze powiem. Nie pamiętam, to Kasia Bosacka prowadzi. O tym jedzeniu i mówiła właśnie o tym właśnie o smażonych ziemniakach, frytkach i o chipsach. I czego na przykład nie wiedziałam, że jest tam taki związek, który bardzo źle wpływa na układ nerwowy. To wam napiszę go nazwę, bo teraz zapomniałam już jak to się nazywało. I właśnie nie byłam świadoma, bo wiadomo, chipsy czy jakieś takie rzeczy chemiczne, no wiadomo, chemia no jakby samo wskazuje, że jest źle, ale nie wiedziałam, że ziemniak, sam ziemniak usmażony może wydzielać substancję, która jest właśnie szkodliwa dla układu nerwowego, także no, podobno są jakieś w ogóle normy na dzień i tak dalej, że w kawie też to jest. I po prostu i w słodyczach i tak dalej, także no napiszę wam po prostu tutaj z boku wszystko,
to możecie sobie teraz zatrzymać i przeczytać po prostu co i jak. No muszę sobie to wszystko poprzypominać, bo wiecie, mi ulatuje szybko. I szukam też pomysłów na obiady. Takie wiecie, jakieś po prostu wartościowe. Więc dajcie znać, co wy w ogóle jecie, jakie są wasze ulubione dania. Bo szukam cały czas inspiracji właśnie, żeby jeść więcej brokułu, żeby jeść więcej szpinaku, ale jakoś brakuje mi tak pomysłów, no bo wiecie, szpinak z makaronem czy brokuły w zupie brokułowej, no to wiadomo, nie? Dobra, odezwę się do was później, że pokażę wam tę sałatkę. No hej kochani, kontynuujemy vloga już zupełnie innego dnia. Powiem wam, że sprzątałam teraz, dlatego mam taką fryzurę, wiecie, byle jaką. I coś mi walnęło w plecach, także... Kurde, naciągnęłam sobie coś. Nie jakoś bardzo, ale... no bolą mnie. Ale przychodzę, żeby wam pokazać. Mam tutaj torbę z Empika. Przychodzę właśnie, żeby pokazać, bo wczoraj byłam. Przepraszam jeszcze resztę. Wczoraj byłam i zakupiłam sobie 3 książki, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, co nowego nabyłam, to zostańcie ze mną. Także kochani, przechodzę do rzeczy. Może zacznę od tej książki, bo wiecie co, poszłam z takim zamysłem właśnie, żeby znaleźć coś w kierunku depresyjnym, w kierunku nerwicowym, coś takiego właśnie z ćwiczeniami, trochę, no tak po prostu różne podejścia do tych zaburzeń, żebym mogła po prostu poszerzyć sobie wiedzę i gdzieś tam bardziej to wszystko zrozumieć. Tam w tle są moje rzeczy na szczęście poukładane, także nie zwracamy na to uwagi, ale po prostu ten krok dzisiejszy to jest hit. Pierwsza książka to jest autorstwa Kelly G. Wilson i to jest W sieci natrętnych myśli, jak uwolnić się od bezustannej walki z lękiem i niepokojem. I tutaj jest jakiś rodzaj terapii, który jeszcze nie kojarzę, co to jest, jaki to rodzaj jest. I powiem tak, tak w skrócie wam, na razie zaczęłam czytać jedną z tych książek, ale właśnie rozmawiałam z moją przyjaciółką i powiedziała mi, że właśnie chcę też, żebym jej pożyczyła tą książkę, bo wydaje mi się, że może być bardzo przydatna właśnie w nerwicy lękowej i tutaj jest napisane tak pokrótce. Dzięki tej książce dowiesz się, jak zrobić porządek we własnej głowie, zaakceptować i zrozumieć swoje uczucia, pokonać przeszkody, które nas podsuwa ci mózg i uwolnić się od blokującego cię lęku. Także no, powiem wam, że tak patrzyłam sobie wstępnie, co tutaj jest w środku i może pokażę wam spis treści, żebyście mogli sobie zatrzymać i zobaczyć, czy was to w ogóle interesuje. Jak dla mnie to właśnie taka książka, sorry sąsiedzi, książka taka pod kątem lęków bardzo będzie dla mnie przydatna. Bo tutaj jest właśnie trochę takich czysto naukowych rzeczy, jakieś zadania, wiecie, w takich ramkach. Także jak to przeczytam, to podzielę się z wami na pewno moją opinią. Na razie zrobimy sobie takiego hola książkowego. Ale pokazuję wam, może was to zaciekawi. Książka kosztowała 34,90 i w ogóle na niektóre książki było 30% rabatu i jedną książkę czy dwie książki miałam po rabacie. Właśnie 30%, także może to jest teraz dobry czas, żeby się wybrać, bo zauważyłam, że jak się zaczyna nowy rok, no to fajne wyprzedaże są, nie tylko ciuchy i kosmetyki, ale też książki, także no, to co mrwiało, to ktoś okno otworzył naprzeciwko. Kolejna książka, którą zaczęłam, tak jak wam wspominałam i tutaj jest, wiecie, cenzura, bo tutaj jest, powiem wam, jak zobaczyłam tą okładkę i przeczytałam sobie, co tutaj jest napisane, ja stwierdziłam, że ja po prostu nie mogę wyjść bez tej książki. I to się, to jest w ogóle jakaś niemiecka autorka, która też robi jakieś, słuchajcie, zaraz wam powiem, pracuje w branży reklamowej jako producentka w Hiszpanii, w Wenecji.
I słuchajcie, to się nazywa Pieprzyć To. Światowy bestseller, już milion sprzedanych egzemplarzy. Jak przestać spełniać cudze oczekiwania i zacząć własne? Także powiem wam, że już przeczytałam. Słuchajcie, 16 stron jak na razie, bo to takie wprowadzenie było, ale tutaj muszę wam przeczytać, bo tutaj jest opisane w środku, co jakby nas czeka w tej książce. I jest napisane tak, dlatego w kolejnych stronach opowiemy sobie na następujące pytania. Jak przestać się przejmować ludźmi i błahostkami? Jak mimo to nie zmienić się w sukę? Jakie kryteria pozwalają odróżnić to, co ważne, od tego, co nieistotne? W jaki sposób drobne decyzje potrafią wyraźnie poprawić jakość naszego życia? No i też są, tutaj widzę, ćwiczenia na asertywność. No i pokazane błędy, które ta autorka popełniła, żeby właśnie też się nauczyć nie popełniać tych błędów, także polecam on to. Jest napisane fajnym językiem, lekkim. I naprawdę niektóre wstawki są mega humorystyczne i powiem wam, no genialne to jest, kupcie to sobie, naprawdę, bo możecie się, wiecie, z tego nauczyć takiej asertywności, żeby odmawiać, żeby nie otaczać się właśnie złymi ludźmi wokół siebie, żeby nie dać się wykorzystywać i naprawdę super. I to kosztowało, słuchajcie, tu jest napisane 44,90, ale z tą promocją właśnie minus 30 to wychodzi wam troszeczkę mniej. Także pokażę wam jeszcze tył. To możecie sobie zatrzymać, przeczytać. No i jak najbardziej polecam. Kapitalna, będę czytać, będę się z wami dzielić wrażeniami, ale jak na razie to zapowiada się super. I trzecia książka, którą po prostu do której tak podchodziłam z rozwagą i która będzie chyba dla mnie najtrudniejsza do przeczytania, to jest książka Depresja. Czyli gdy każdy oddech boli, i powiem wam, że przejrzałam sobie tak wstępnie ją. I powiem wam, że tutaj już jest bardziej na poważnie podejście do tych stanów depresyjnych. I naprawdę, no, nie wiem, ja jestem w takim momencie teraz życia, gdzie jakby depresja jest mi chyba bardziej bliższa niż lęki. I no, tak wiecie. Podchodzę bardzo powoli do tej książki, ale wiem, że na pewno mi dużo da. I naprawdę, no w środku już są bardziej takie naukowe rzeczy. Też właśnie, o tak jak tutaj wam pokażę przykładowo, zaburzenia afektywne. Także dużo wiedzy, takiej przydatnej, przykłady, objawy. Wiecie, żeby to rozpoznawać i przede wszystkim, na czym mi zależało, są ćwiczenia w środku. Tutaj akurat jest dziennik poprawiający pewność siebie. Są pytania, wypełniamy to sobie, jest miejsce właśnie na notowanie, także też po prostu przyjdę do was z rekomendacją i opowiem wam o tym więcej, ale nie, po prostu muszę mieć dobry moment na to, bo czuję, że w zakątki najgłębsze po prostu siebie będę musiała zajrzeć, żeby to jakoś, wiecie, przebrnąć. Także polecam wam, bardzo dobre opinie miała na Empiku, na stronie internetowej ta książka i cieszę się, że ją mam, była ostatnia, także polujcie. Kosztowała, słuchajcie, 49,90, ale była na minus 30, tak jak widzicie. Także teraz możecie ją dostać taniej. No i pokażę wam tył oczywiście, żebyście mogli sobie przeczytać. Czy was to interesuje? Także myślę, że to będzie bardzo pomocne i naprawdę wiele tutaj dobrego jest w tej książce. Także to był mój haul, moi drodzy. Kończymy tego klejonego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ściskam was ciepło. Zapraszam oczywiście do innych moich filmów. Dziękuję wam serdecznie za komentarze, za odzew, za to, że mnie wspieracie, że piszecie mi po prostu takie piękne słowa. Ściskam was. Do następnego. Pa, pa!